piątek, 8 września, Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. 850 milionów złotych rząd przeznaczy na wyposażenie nowych hal produkcyjnych gliwickiego Bumaru Łabędy. Gdy tylko uda się zorganizować proces produkcyjny, w Gliwicach miałoby powstać około 50 armatochaubic Krab. Paweł Jędrusik. O tym, że rząd przeznaczy pieniądze dla gliwickiej fabryki, premier Morawiecki poinformował wczoraj w Kielcach. Kraby to broń sprawdzona na pierwszej linii frontu na Ukrainie. To broń, która jest dzisiaj przedmiotem pożądania właściwie państw Europy i na całym świecie. Znakomicie sprawdzona, precyzyjna broń produkcji polskiej, oczywiście w kooperacji z wieloma producentami całego świata. I faktycznie eksperci przyznają, że kraby to solidne pojazdy, które spełniają swoją rolę na współczesnym polu walki, ale przypominają, że tak naprawdę jest to uzupełnienie powstałych braków. Udało się te armatochaubice pierwsze wyprodukować. Już mówimy oczywiście o latach po roku 2020. To były one nagle potrzebne Ukrainie i prawda jest taka, że większość armatochaubic Krab wyprodukowanych w Polsce dzisiaj jest użytkowanych w Ukrainie. Zdaniem opozycji obietnica premiera to element kampanii wyborczej. W 2019 roku stał pan Morawiecki z panem Błaszczakiem i obiecywali. Dlaczego obiecywali? Bo były wybory. Byli w Bumarze, 1,750 mld, miała być świetlana przyszłość. Co się wydarzyło? Nic. Kiedyś miały być czołgi czwartej generacji, a oni po prostu z czołowego zakładu pancernego w kraju zrobili taki warsztat naprawczy, bo takie mają podejście. Rozbudowa zakładów w Gliwicach pozwoli na uruchomienie nowej linii produkcyjnej armatochaubic Krab, które są produkowane w hucie Stalowa Wola. Oddział chorób wewnętrznych, czyli tak zwana interna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach przeszedł gruntowny remont. Zmieniło się niemal wszystko, a pierwsi pacjenci trafią tutaj już w najbliższą środę. Paweł Jędrusik. Wyremontowane zostały dwa oddziały: chorób wewnętrznych, autoimmunologicznych i metabolicznych oraz chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej. Położono nowe instalacje wewnętrzne, jest także nowe wyposażenie. Są to oddziały, które funkcjonowały w starej strukturze od prawie 50 lat. W związku z powyższym w tej chwili mamy klimatyzowane, piękne sale wyposażone w dostęp do tlenu i tak naprawdę mamy trzy izolatki, mamy salę czteroosobową wzmożonego nadzoru. Tego wcześniej nie było na tych oddziałach, więc komfort dla pacjenta, komfort dla medyków. Remont oddziałów trwał 9 miesięcy. O tym, jak istotna jest rola interny, lekarze i pacjenci przekonali się m.in. podczas epidemii koronawirusa. Na internę trafią pacjenci w zasadzie z każdym schorzeniem. Klasycznie internistyczne, ale również z przyczyn kardiologicznych, nefrologicznych, hematologicznych i tak naprawdę to jest wstępna diagnostyka, wstępne leczenie i potem, jeżeli jest taka konieczność, to prosimy kolegów bardziej wyspecjalizowanych w hematologii o dalsze leczenie chorych. Niemniej jednak bez interny tak naprawdę medycyna zupełnie by nie funkcjonowała. Dla nas wszystkich jest bardzo istotne, że poprawia się jakość leczenia, ale także komfort życia mieszkańców Katowic, mieszkańców, tak jak pan profesor powiedział, wręcz Polski, poprzez to, że będą mieli lepsze warunki, a państwo będziecie mieli lepsze warunki do pomocy nam, pacjentom. W ramach prac wyremontowano łącznie 1400 metrów kwadratowych. Koszt modernizacji to prawie 10 milionów złotych, a całość została sfinansowana z funduszy unijnych. Wypadki na drogach z udziałem pieszych są częstym zjawiskiem, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Eliminowanie zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego jest możliwe, m.in. dzięki stosowaniu odblasków. Dlatego policja rozpoczęła akcję Odblaskowa Szkoła. To ogólnopolski konkurs, którego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół, lokalnych władz samorządowych czy rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Karolina Komada. Mała rzecz, a ratuje życie. Piesi i rowerzyści to uczestnicy ruchu najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo w przypadku zdarzenia drogowego. Często jednak można go uniknąć. Dlatego, że może na przykład nas auto potrącić, kiedy nie mamy odblasku, więc trzeba nosić te odblaski. A ty nosisz odblaski? Tak. Zawsze mam w plecaku, kiedy przechodzę, to do plecaka mam specjalny odblask na dole. Jak jest ciemno, jak jadę, to żeby mnie kierowca zauważył. I ten,
jeszcze żebym był widoczny na przykład jak przechodzę przez pasy z rowerem. Warto nosić odblaski dlatego, żeby chroniły nas przed różnymi wypadkami. Świadomość wśród uczniów szkoły podstawowej jest dość spora, ale może być większa i takie jest założenie akcji, a raczej konkursu Odblaskowa Szkoła. Zwiększenie między innymi aktywności szkół podstawowych dotyczących uświadamiania dzieci pod kątem bezpieczeństwa na drodze. W tym wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe. Jeżeli mówimy o osobie, która nie posiada elementu blaskowego, czasem naprawdę 1-2 sekundy na to, ażeby kierowca wykonał właściwy manewr. Jeżeli osoba piesza posiada odblask, ten czas reakcji wydłuża się do 7 sekund i to naprawdę te 5 sekund więcej, to ma istotne znaczenie w tym, ażeby bezpiecznie ominąć, wyminąć i nie potrącić osób człowieka. Konkurs rozpoczął się w Małopolsce i dotarł do 5 województw. Na Śląsku do konkursu może zgłosić się 1200 szkół podstawowych. Pula nagród jest duża, główna gala w przyszłym roku w Warszawie, ale jednak największa wygrana to bezpieczeństwo, o czym mówią też główni partnerzy konkursu w naszym województwie. Ważne jest również to, że one potem przekazują te zasady nawet osobom starszym, czyli swoim rodzicom, dziadkom, którzy też czasami przecież mogą się nieostrożnie na drodze zachować i na przykład nie wiem, spowodować wypadek albo być ofiarą jakiegoś wypadku. Więc ten proces edukacyjny, że tak powiem, jest wielowektorowy, w różnych kierunkach jest skierowany. Jeżeli konkurs, to też rywalizacja, a ci, co o rywalizacji wiedzą najlepiej, również przyłączyli się do akcji. Ja na co dzień trenuję w warunkach, które chyba najbardziej odzwierciedlają właśnie to, co może się wydarzyć na drodze. Trenuję nieraz w miejscach, gdzie jest bardzo duży ruch i również noszę odblaski, żebym był widoczny. Nieraz w okresie właśnie takim, który się już teraz zaczyna, kiedy to słońce szybciej zachodzi, musimy być widoczni na drodze. Dlatego dla mnie bardzo ważne jest to, żeby przekazywać najmłodszym te informacje o tym, że taka mała rzecz naprawdę może uratować nam życie. Do 15 września trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu. Nowy sezon teatralny w Teatrze Śląskim to gratka dla widzów. 3 premierowe spektakle to nie wszystko. Teatr od lat promuje region i jego skomplikowaną historię, język i obyczaje. Czeka na nas także przegląd Przystanek Śląsk. Dominika Bem. Spektakl po śląsku to nic nowego, ale cały przegląd po śląsku łączący różne perspektywy już tak. Przystanek Śląsk to multidyscyplinarne wydarzenie, podczas którego pokazane zostaną najważniejsze spektakle scen województwa śląskiego poruszające temat lokalności. Odbędą się koncerty, debaty, pokazy filmowe i działania performatywne. Mnie było to potrzebne do tego, żeby pokazać, że Śląsk przez ostatnie 10 lat od poprzedniego spisu powszechnego wykonał niesamowitą pracę, bo z jednej strony mamy wspaniałych literatów, którzy opowiadają o Śląsku, rozsławiają te tematy jak Szczepan Twardog, jak Zbyszek Rokita, z którymi też współpracujemy cały czas w sensie muzycznym, jak Miłosz, ale też jest taka mrówcza robota ludzi, którzy na co dzień się tym zajmują. Ten przegląd właśnie przedstawień śląskich koncertów udowadnia, że to ma sens. Za mojej młodości robienie sztuk, spektakli po śląsku było czymś absolutnie niewyobrażalnym. No to jest tak, jakby chama wpuścić na salony po śląsku, tym językiem prostaków, teraz będziemy rozmawiać w teatrze. A dzięki Holonkowi, co mnie bardzo cieszy, nagle się okazało, że te drzwi salonu się otworzyły. Przystanek Śląsk to nie tylko teatr, ale kolektyw artystyczny skierowany do wszystkich pokoleń. Jednym z jego przystanków Terminator. Oczywiście po śląsku. Listę dialogową przetłumaczył tłumacz z polskiego na nasze, pan Grzegorz Kulik. Natomiast tekst podadzą aktorzy Teatru Śląskiego Marcin Gaweł i Paweł Kępa. Przystanek Śląsk to nie jedyna artystyczna droga, którą w nowym sezonie pójdzie Teatr Śląski. Już wiosną wystartują próby do spektaklu, który po raz pierwszy w historii na śląskiej ziemi wyreżyseruje Jan Klata. A już w ten weekend Święto Teatrów. To 13. edycja Nocy Teatrów GZM. Co roku od 8 do 10 tysięcy widzów odwiedza teatry podczas tego wydarzenia. Bilety na spektakle i towarzyszące im atrakcje są wciąż dostępne. Dla uczestników tegorocznej Nocy Metropolia przygotowała także specjalne udogodnienia. Karolina Komada.
To już 13. edycja Nocy Teatrów. W 8 miastach, 14 teatrach, ponad 20 spektakli, ale nie tylko, bo też szereg wydarzeń towarzyszących, specjalnych, warsztaty, zwiedzania, spotkania z aktorami. Bardzo bogaty repertuar, duże promocje, bo wszystkie bilety na te spektakle są o co najmniej połowę tańsze. Dla uczestników jest przygotowane widowisko plenerowe na schodach Teatru Śląskiego. To Empuzjon na podstawie powieści Olgi Tokarczuk. Tuż obok, bo w Teatrze Lalki i aktora Atoneum, uczestnicy będą mogli zobaczyć przedstawienie o astrofizyce, czyli wielkie, gorące, szybkie puf. Oprócz spektakli na uczestników czekają inne atrakcje. W Gliwicach są to warsztaty teatralne dla dzieci, a w Tychach warsztaty z improwizacji i plastyczne. Natomiast w Sosnowcu nocne zwiedzanie teatru i nie tylko. Gąsiu Maciej Gąsiowski, który poprowadzi warsztaty niecodzienne, bo z makijażu drag queen również, więc będzie to bardzo ciekawa propozycja, myślę, że inna i wyróżniająca się na tle innych działań teatralnych tego dnia. Zaraz po warsztatach zapraszamy na fenomenalny spektakl w reżyserii Jacka Jabrzyka, dyrektora artystycznego Teatru Zagłębia, Poskromienie złośnicy. Specjalnie na Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przygotowała udogodnienia. Uczestnicy będą mogli skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Aby dojechać i wrócić z teatru autobusem, trolejbusem czy tramwajem, wystarczy ze strony internetowej wydarzenia www.nocteatrów.gzm.pl pobrać specjalny kupon i mieć go ze sobą w czasie jazdy, czy to na urządzeniu mobilnym, czy wydrukowany, i okazać w czasie ewentualnej kontroli. W wydarzeniu bierze udział też Teatr Nowy w Zabrzu, Teatr Dzieci Zagłębia czy Opera Śląska w Bytomiu. Bilety wciąż są dostępne na poszczególne spektakle. Taki był piątek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.